razie mamy... I mieć nie będziemy. Tak, tutaj czekamy zapalone 4-5 świateł, czekamy bardzo długi start wyścigu i... I na razie tutaj wszystko bez problemu. Mamy tutaj pojedynki między zawodnikami, tutaj się wychyla. Alpin szuka jakiegoś miejsca, ale tutaj bardzo ostry manewr tam dive'a przez Alfa Romeo. Będzie tutaj musiał ten zawodnik pomyśleć o szybszym zjeździe do boksu przez właśnie takie dość agresywne korzystanie z tej mieszanki, gdyż nie może wyprzedzić w prosty sposób zawodników na oponach pośrednich na żółtej miesiąceczce. Piękny tutaj kamera nam się pokazała podczas tego manewru wyprzedzania. To jest chyba miejsce 17. Tutaj, a myślałem, że dojdzie do manewru wyprzedzania przez kaczkę, natomiast bez zmian. Zaproszenie, gdy ktoś będzie na prostej start meta, natomiast tu jest bardzo dużo manewru wyprzedzania. I tak, tutaj Riad nam spokojnie wyprzedza Maxa, natomiast męczył się z tym wyprzedzaniem dobre dwa okrążenia. Czwartego miejsca mamy żółtą flagę i to jest właśnie Alfa Romeo Riada. Tak, będziemy tutaj obserwować, co nam tutaj Max zaprezentuje, natomiast w tym momencie jego przeciwnik do walki o pozycję numer 1 w wyścigu, który no niestety prezentował nam piękne tempo, gdzieś lekkie problemy. Pewnie tutaj będzie próba gdzieś... I Bruno Radke. I Bruno Radke i samochód bezpieczeństwa. Pytanie, czy tutaj Max nie jest za późno, żeby tutaj gdzieś mógł spróbować wjechać nam do tego boksu po darmowy pit stop. Z tego korzysta Sander Schick. To jest spokojny przejazd na jedynce. Będzie tutaj żyłowane. Próba spalenia jak najwięcej paliwa. Pytanie, jak wcześniej nam tutaj spróbuje zrestartować? Dwójka wrzucona, spokojne wojewowanie i już ruszył, czyli w dość dobrym momencie dla siebie. Pytanie, jak tam stawka razem za nim nie przysnęła. Jest tutaj możliwość zaatakowania przez Williamsa. Wychyla się tutaj po zewnętrznej. Pytanie, czy jest możliwość zaatakowania? Nie, jadą koło w koło. Bardzo ładnie to wygląda, gdy zawodnicy walczą na zakręcie koło w koło. Nie doszło do kontaktu. Jeśli mogę to tak określić, chociaż traktorem chyba miana oznaczali w tym sezonie Mercedesa, jak widziałem memy. Nie chcę obrażać tego zespołu, ale tak widziałem, że tak bywa. Wiesz, jakieś tam błędy minimalne idą. A w międzyczasie Riad nam tutaj przesuwa się wyżej, już to już jest piąte miejsce z dziesiątego po tych problemach. Koło między tymi dwoma zawodnikami, bardzo ładny tutaj pojedynek. W międzyczasie też jeszcze zaraz z tyłu Dominik z SK911 też tam walczyli przez krótką chwilę. Natomiast też się przyniosę do przodu. Tutaj mamy akurat w tym momencie manewr wyprzedzania. Vampir też odpuszcza swojemu partnerowi z zespołu. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to dosyć bezpieczna odległość w tej chwili, patrząc na to, jak było na poprzednim. Myślę, że tak, a w międzyczasie tutaj mamy wyprzedzanie przez Riada na Sandersiku, to jest P3. No ten zawodnik nam tutaj, ten samochód bezpieczeństwa nam tutaj bardzo zamieszał w stawce. Mamy Mysza Jana, który wywołał nam żółtą flagę i samochód bezpieczeństwa. Wyruszył, troszeczkę tam wheel spina było, jeszcze póki mamy wolną chwilę, na pewno ta kierownica była gdzieś tam unikalna, najpierw używana przez Red Bulla i Toro Rosso, a teraz przez Williamsa. No i nie mamy w tej chwili zbytnio wielkiego zamieszania, na pewno możemy też powiedzieć, że Riad nie będzie chciał odpuszczać na tych medach, na pewno jeszcze troszeczkę werwy tam ma w tych oponach, więc wykorzysta 100%, a no tutaj byłby w miarę blisko.
że może mu tutaj dawać więcej możliwości, ale tutaj Riad w międzyczasie atakuje Raptora. Tutaj doszło do dwóch zamian pozycji. Anon wyprzedził Raptora i Riad wykorzystał tą możliwość. Mamy żółtą flagę. Kolejny Mercedes, Simarino wyspinowany, także nie będzie punktów w chwili obecnej dla Mercedesa, ale zobaczymy. Simarino zbliża się, Anon już wypalony zupełnie z baterii. Będzie atakował Riad? Nie, nie zaatakował. Ale Riadowi też świeci się lampeczka. Przed chwilą się świeciła mu lampeczka, więc zobaczymy. No nie. Zaparkował mu praktycznie na dyfuzorze. No fenomenalna walka tutaj nam się wyrysowała na samym końcu. No Raptor nam kompletnie odpuścił. Natomiast tutaj z tyłu stawki Kaczka razem z Wampirem gdzieś tam się przesunęli mimo wszystko, ale Wampir przez te 5 sekund spada na miejsce 10. 11 już w tym momencie, czyli nie ma punktów pomimo dobrego przejazdu tego zawodnika.